Siemanko, witam was bardzo serdecznie, panie i panowie, w kolejnym materiale na moim kanale, oczywiście z farminga. Witam was na mojej starej, nowej gospodarce. Dlaczego starej, nowej? Ano ze względu na to, że przeszliśmy na najnowszą wersję tej mapy, czyli mapy, po, znaczy modu, modyfikacji, która nazywa się Ellerbach, mapa Ellerbach, więc witam was na naszej gospodarce. Generalnie coś się zmieniało? Niewiele. Jest mapa generalnie przygotowana już pod Seasons moda, parę poprawek, parę usterek zostało naprawionych, ale to są takie dosyć mało zauważalne, bym powiedział, poprawki dla nas zwykłych ludzi. Jedną z takich bardziej zauważalnych jest to, że nie wiem czy pamiętacie, ale to przesło generalnie było takie... było postawione, ale dało się przez nie przejść. O, teraz się nie da. Więc to jest chyba taka największa zmiana, którą zauważyłem. Ale pozmieniało się jeszcze parę rzeczy, ponieważ jak wiecie, znaczy nie wiecie pewnie, chyba że byliście na live'ach, a warto być na live'ach, próbowałem przenieść mapę, w sensie z tego save'a, w sposób taki, że po prostu podmieniłem sobie pliki, bo generalnie twórca zamiast zaktualizować mapę jako ten sam mod jak gdyby, w sensie jak macie sobie mapę Ellerbach, wysyła po prostu aktualizację, aktualizujecie sobie w modhubie wszystko po problemie, działacie dalej na tym samym save, jest po prostu modyfikacja zaktualizowana, no to twórca nie pomyślał i zrobił to jakby osobną modyfikację, tak? Czyli to, że macie sobie starą mapę, to sobie ją macie, dodatkowo musicie pobrać nową i musicie na tej nowej stworzyć nowego save'a. Próbowałem zrobić tak, że kopiowałem jak gdyby wszystkie funkcje, które tam miały maszyny i tak dalej, i tak dalej, w plikach gry jak gdyby, a wszystko było ok, pola były połączone tak jak były połączone, maszyny były te, które były, miałem tyle samo pieniędzy i tak dalej, wszystkiego było normalnie tyle, ile powinno być, ale nie dało się save'a zapisać, zapisywał się u mnie 45 minut, żeby was nie skłamać chyba, i cały czas było zapisywanie, cały czas się kółko kręciło, zamknąłem grę, odpaliłem na nowo, okazało się, że dupa blada generalnie usunęła save'a, no bo nie zdążyło, zdążyło się usunąć, a nie zdążyło nadpisać. A ja nie miałem kopii zapasowej. Nie pomyślałem o tym, nie zrobiłem kopii zapasowej tego save'a i stała się dupa blada ze względu na to, że po prostu... No nie miałem z czego tak naprawdę tego odratować, no nie dało się. Jedyną opcją było coś takiego, że na szczęście Farming robi od czasu do czasu backupy, save'ów. No i takiego backupa oczywiście wgrałem. Okazało się, że jesteśmy jakieś 12 godzin w plecy na save'ie, ale ten czas tak naprawdę prawie cały nadrobiłem poza live'em, więc o to wy się nie musicie martwić. Dlatego teraz pokażę wam pewne zmiany, które nastąpiły. No i jak gdyby co was teraz czeka. Generalnie sprawa jeszcze na początku taka, że zapraszam was naprawdę bardzo serdecznie na live streamy. Warto śledzić kanał, mieć dzwoneczek. To, że klikniecie w sam dzwoneczek, niestety niewiele daje aktualnie. Musicie w niego kliknąć jak gdyby, wejść w ustawienia zaawansowane i tam nacisnąć, że chcecie otrzymywać wszystkie powiadomienia. Wtedy powinno wam pokazywać wszystkie powiadomienia właśnie z mojego kanału. Więc, co się pozmieniało? Jak możecie zauważyć, regały stały troszkę inaczej, bo one stały w poprzek jak gdyby. Teraz to ją tak, o, zrobiłem to ze względu na to, że wiem, że tam to nie było takie, no nie było to po prostu jak gdyby korzystne dla nas, o, mało funkcjonalne, więc postawiłem je w ten sposób, jest o wiele lepiej, o wiele bardziej funkcjonalnie i jest generalnie spoczko. Dzięki temu troszkę nam się tutaj teren wyrównał, ten, który ja wcześniej troszkę popsułem. Oczywiście na regałach jest wszystko to, co było, tyle samo, ile było. Jeśli chodzi o pola, niestety pola, no tak backup tutaj jak gdyby się rządził swoimi prawami, że cofnęło nam i niestety nie mamy tych drugich pól, tutaj drugiej części dokupionej. Ale, przepraszam bardzo, ale oczywiście to sobie zrobimy jak tylko będziemy mieli pieniądze. A z czego będziemy mieli pieniądze? No tego się, panie i panowie, dowiecie. Tego pola, jak widzicie, nie mamy kupionego, ale pracownik to zaorał. Nie wiem jak, nie pytajcie się mnie, ja nie chcę jak gdyby w to wnikać. Whatever. Z ważniejszych rzeczy jeszcze... No ludzie, którzy byli na live'a generalnie wiedzą, tu osoby, które nie były, no to zapraszam naprawdę bardzo serdecznie na live'a, na live'y i... Będę miał w tym tygodniu albo w przyszłym mega informacje dla was jeszcze a propos live'a, ale to dowiecie się jak gdyby w swoim czasie. Z takich ważniejszych informacji, no to co? Maszyny te same, wszystko tak naprawdę to samo jest.
zostało odrobione. No jedynie mamy tego starego kombajna, no bo to, tak jak mówiłem, cofnęło nam troszkę tego save'a, te kilkanaście godzin tam mieliśmy jeszcze tego starego kombajna, ale on nawet nie jest schowany, bo za chwilkę się go pozbędziemy i kupimy tego, którego mieliśmy jak gdyby kupić. A wszystko oczywiście dzięki tej tutaj, jak widzicie, panie i panowie, pięknej kiszonce, której jest ponad 600 tysięcy litrów w zbiornikach. Dlaczego, się zapytacie pewnie? Ano, panie i panowie, dlatego, że na tym backupie, gdyby, który miałem odzyskany, było 200 tysięcy, tam 250 chyba tysięcy litrów kiszonki, a do tego ja jeszcze dwa razy kosiłem nawiezioną trawę. Czyli nawiozłem, skosiłem, zgrabiłem, zebrałem przyczepami samozbierającymi, zawiozłem tutaj, wyszło te 610 tam ponad tysięcy, bo już część posprzedawałem i już widzę jeden błąd. Zaraz wam powiem dokładnie, o co mi chodzi. Sobie tylko tutaj wejdziemy, panie i panowie, do pasów. Podejdziemy sobie do pasów. Tutaj sobie włączymy oczywiście tego pasa, żeby on mógł sobie tutaj tą kiszonkę przerzucać elegancko, się rozumie. I patrzcie, jest 7000, no tam uzupełnia się, tak, generalnie. Czekajcie, ja muszę wsiąść i wyłączyć ten pas, bo za chwilę zobaczycie. Jest teraz czas na jeden, tak? Jest 8000, tu cały czas się coś tam niby sypie, tak, ale nie do końca jak gdyby, ale mało ważne. Ja sobie teraz przyspieszam czas razy 120, czyli maksymalny, i patrzcie, jak wolno to ucieka. Nie mam zielonego pojęcia, dlaczego tak się dzieje, ale po aktualizacji mapy ta sprzedaż tej kiszonki trwa tak niemiłosiernie długo, że jest to po prostu aż niemożliwe. Naprawdę, jest to aż niemożliwe i nie mam zielonego pojęcia, co z tym fantem zrobić. Czy można to jakoś edytować w plikach gry? Szczerze powiedziawszy, nie mam zielonego pojęcia. Ja tutaj ostatnio w ogóle odkryłem włącznik fajny, który nam tutaj oświetla troszkę. Aczkolwiek widzę, że też nie do końca, a ja chyba nie mam żadnych... Ja pinkole! Widzicie? Oczywiście kupowałem, już wam wszystko też tłumaczę. Dopiero teraz to zauważyłem i dopiero teraz sobie o tym przypomniałem, serio. Kasa, którą mamy, jest oczywiście kasą, dzięki której maszyny, które tutaj mam, jak gdyby, mogłem sobie kupić. W sensie przywrócić jak gdyby, tak, żeby na nowo mieć Casey'ka, żeby na nowo mieć New Hollanda, wszystkie ładowacze, tutaj te wszystkie maszyny, które po prostu były, żeby, no wiadomo, musiałem to wszystko robić niestety koniec końców ręcznie, no bo nie dało się przerzucić, jak gdyby zaktualizować tego moda właśnie, co wam mówiłem, więc musiałem robić to ręcznie. Robiłem ręcznie, oczywiście nie usunąłem pieniędzy, które miałem, ale spokojnie zrobię to. Mieliśmy około 5000, ale biorąc pod uwagę, że wynająłem pasy, ponieważ one są wynajęte, i tak dalej, tak dalej, to zrobię sobie jakieś minus 10 tysięcy i tyle po prostu. Kredyt też jest zaciągnięty taki, jaki był, czyli 500 tysięcy. To jest ten sam kredyt, który był właśnie zaciągnięty jak gdyby zanim no na tym backupie, z którego odzyskiwałem jak gdyby całość. Tak więc to wszystko się tutaj zgadza. Naprawdę wszystko jest zrobione tak, jak być powinno, chyba poza jedną jeszcze rzeczą, jeśli się nie mylę, bo miałem to zrobić, ale cały czas zapominałem, dokładnie. Nie mamy kurczaków kupionych, więc musimy sobie jeszcze kurczaczki kupić, bo one były, ale o nich jak gdyby zapomniałem, tak to nazwijmy, żeby je sobie odzyskać. Odzyskać to też, nie wiem, czy dobrze powiedziane, no ale zrobić to generalnie, dobra. Mamy kurczaki kupione, tak więc teraz się wszystko chyba już zgadza, jeśli chodzi o tą gospodarkę. W każdym bądź razie, dostaliśmy 20 tysięcy, jeśli się nie mylę. Tu oczywiście na te zyski nie patrzcie, bo mówię, to było cały czas odzyskiwanie tego save'a. Tak, 20 tysięcy, a my tutaj sprzedaliśmy tego naprawdę niewiele. Nie mam zielonego pojęcia, dlaczego to tak słabo działa, naprawdę. Chciałbym, żeby to działało o wiele lepiej, ale ja nie mam... Nie mam na to wpływu nawet, a nie mam zielonego pojęcia tak naprawdę, co ja mam zrobić, żeby to działało lepiej. W każdym bądź razie, panie i panowie, mamy 20 tysięcy, czyli dostaliśmy 20 tysięcy, czyli będę musiał ustawić na 10 tysięcy, dobra, na 10 tysięcy, ja to sobie później ogarnę, żebyśmy mieli 10 tysięcy jak gdyby na koncie, bo miało być 10 minus 10 tysięcy, ale zarobiliśmy 20, czyli na 10 tysięcy konto sobie ustawię. Tylko kurde, naprawdę, ja nie mam pojęcia, co mam z tym zrobić, bo no nie oszukujmy się, w takim tempie taką ilość kiszonki, no widzicie, podczas odcinka teraz sprzedaliśmy 1500 litrów. To jest tyle co nic, naprawdę.
I ja po prostu, no nie wiem co mam robić, bo tu maksymalna jak gdyby pojemność to jest 7 czy 8 tysięcy, 8 chyba, ale no to jak wolno działa ten tutaj, jak się nazywa, ta biogazownia, o może tak, o jako całość, no to jest po prostu tragedia. Zobaczmy sobie jeszcze coś. Mianowicie, panie i panowie, nie, oczywiście nie dostajemy tutaj gnojówki żadnej, co jest dosyć dziwne, no ale dobra, niech będzie. Ale jeszcze z takich ważniejszych rzeczy, widzicie, że tutaj są zboża jakieś. Nie wiem, czy tak było na tym, ja muszę sobie to sprawdzić, czy na backupie tak było, przed backupem. W sensie na tym starym save'ie, o tak, czy mieliśmy te zboża, ale po aktualizacji dodały się te wszystkie takie czarno-żółte paski i które pokazują nam jak gdyby, że coś gdzieś można oddać, sprzedać i tak dalej. No i okazało się, że magazyn generalnie, silos, taki ala, mamy. I on jest tutaj. Ten silos jest tutaj, tutaj można sobie wysypywać i można odbierać zboże. Oczywiście myślę, że to zboże sobie wyzerujemy, chyba że faktycznie na starym save'ie też to zboże było. To wtedy ja sobie oczywiście zostawimy elegancko. No jajek nie przywracałem, bo tam nie wiem ile ich nawet było. No nie będę się bawił w przywracanie jajek, no nie oszukujmy się. No i co? Chyba z aktualizacji takich to tyle. Ja tutaj sobie tą kiszonkę będę powolutku sprzedawał na pewno. Myślę, że na weekend usłyszymy się jeszcze na live streamie takim jak gdyby no, normalnym, tak to nazwijmy. Ale tak jak mówię, na pewno w tym albo w przyszłym tygodniu podam wam jeszcze informacje z takim live'em specjalnym. Myślę, że fajną opcją dla was to będzie, więc czekajcie na info, a na pewno będę was po prostu na bieżąco informował. To był taki króciutki filmik, jak gdyby instruktażowy, co się pozmieniało, co aktualnie robię, co tu będzie robione tak naprawdę również na tym save'ie. Tak więc mam nadzieję, że wam się podoba, jeśli tak to oczywiście łapujcie, komentujcie, subskrybujcie i słyszymy się panie i panowie w kolejnych materiałach na kanale. Tak więc trzymajcie się i do następnego. Cześć, cześć!